Premier Morawiecki, Niemcy poniosły ogromną porażkę. Mateusz Morawiecki, państwo polskie robi wszystko, żeby rachunki za gaz były stabilne. Państwo polskie robi wszystko, aby rachunek za gaz dla gospodarstwa domowego nie urósł trzykrotnie, tylko był na stabilnym poziomie, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, to poziom wyższy niż parę lat temu, ale nie tak wysoki jak w innych krajach. W wywiadzie nadanym w sobotę na antenie Radia Olsztyn szef rządu był pytany m.in. o to, czy po połączeniu podmorskiego gazociągu Baltic Pipe z systemami przesyłowymi Polski i Danii, można już powiedzieć, że zima będzie bezpieczna pod względem pokrycia zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny. Premier zauważył, że problemami związanymi z gazem jest cena i dostępność tego surowca. Na cenę wpływu nie mamy, ponieważ tego gazu, który potrzebujemy, produkujemy sami za mało, niecałe 4 miliardów metrów sześciennych, a potrzebujemy 20 miliardów metrów sześciennych. Całą resztę musimy importować, przypomniał. Szef rządu mówił, że ceny gazu są horrendalnie wysokie na całym świecie. I my także za ten gaz strasznie dużo płacimy, wskazał. Przypomniał, że po to, by gospodarstwa domowe nie płaciły aż tak dużo, przedłużono tak zwaną ochronę taryfową. Zgodnie z uchwaloną w piątek ustawą do końca 2027 rok. Przedłużony zostanie obowiązek zatwierdzania przez prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. Państwo polskie robi wszystko, aby ten końcowy rachunek dla gospodarstwa domowego nie był tak wysoki, żeby nie urósł trzykrotnie, bo tak czasami te ceny skaczą, tylko żeby był na stabilnym poziomie. Wyższym, niestety niż parę lat temu, ale nie tak wysokim jak w wielu innych krajach, powiedział premier. Szef rządu podkreślił, że Polska jest dziś krajem suwerennym gazowo, między innymi. Dzięki gazociągowi Baltic Pipe, nowym interkonektorom czy rozbudowie gazoportu w Świnoujściu. Przypomniał, że w spokojniejszych czasach, 20-30 lat temu podpisywano umowy z Rosją, kiedy jeszcze wielu się wydawało, że można z nią współpracować. Nasi poprzednicy, to było chyba w 2012 rok, próbowali podpisać taką uzależniającą nas umowę od Gazpromu, od Rosji, od Putina na 25 lat, czyli dzisiaj i jeszcze kolejne 15 lat musielibyśmy być spętani tą umową, stwierdził. Wskazał, że Europie Zachodniej grozi dziś blackout i szantaż gazowy. To dzieje się na naszych oczach. Niemcy są szantażowane przez Rosjan, Niemcy poniosły ogromną porażkę swojej polityki energetycznej, zauważył. Premier powiedział też, że dostrzega, iż w Niemczech nastąpiło coś na kształt głębokiego rozczarowania polityką niemiecką ostatnich 15-20 lat, czyli epoką kanclerza Schrödera i kanclerz Merkel. I dzisiaj jest gwałtowny odwrót od tej epoki. Warto sobie zdać sprawę, że jedno z najbogatszych państw świata właśnie na naszych oczach dostrzegło swoją gigantyczną klęskę, dodał Morawiecki.